Cześć ludzie, Mejo z tej strony i po krótkiej przerwie na kanale wracamy do nagrywania. Jak wiecie, albo jeżeli nie wiecie, parę dni temu wyszedł nowy DLC do Europy, który zmieniło grę całkowicie. Także ten mój pierwszy let's play będzie takim bardziej moim uczeniem się tego DLC, ponieważ jeszcze jedyne co zrobiłem, to odpaliłem grę i zobaczyłem, czy działa, bo słyszałem, że są jakieś problemy z crashowaniem się tego DLC-ka, ale jakoś tego nie odczułem. Tak sobie myślę, żeby nie zagrać wewnątrz HRE. Tylko kim by zagrać? Podobno we Włoszech się dosyć dużo zmieniło. Genoa jest teraz końcowym punktem handlu. A z Sewilli właśnie handel jest kierowany do Genoły, czyli i Wenecja, i Genoa są teraz końcowymi punktami handlu i no, zaostrza to pewnie konkurencję między tymi dwoma republikami kupieckimi. Najśmieszniejsze jest to, że Francja została pozbawiona swoich wasali. Widzicie, Francja nie ma żadnej wasali. Za to Burgundia została rozbita na wasali. Posiada on wasala Nevers. Jego. I trzy unie personalne. Holandię, Flanders, Brabant. Czyli Holandia, Flanders i Brabant. Także zrobili z Burgundii taką Francję. Z tego co widzę, Saksonia jest zjednoczona, nie jest rozbita na Thuringen, jak się to tam czyta. Może zagramy sobie Saksonią. Dawno nie grałem Saksonią. O, development cost jest mniejszy. Fajnie. Szansa na potomka. Tolerancja heretyków. To będzie dobre, kiedy zacznie się reformacja. I zmienili też w tym DLC luteranizm. Także będę chciał przejść na luteranizm w tym DLC-ku. I to się nam na pewno przyda. Dobra. Mamy 5 prowincji, 46 total develop. Okej. Jak tam opcje? Bonusy żadne, a i difficulty normal. Bez lucky nations, ponieważ to jest głupie. Okej. Czyli Saksonia i start. Dobra. Mamy 7 jednostek i już widzę tą nowość. Widzicie ten znaczek? Tu jest taki fort narysowany. I też na mapie widać, że jest taki forcik. Teraz prowincje nie zaczynają z fortem, tak jak kiedyś. Widzicie fort level 0. I takie prowincje, które nie mają fortu, zostają podbite w ciągu jednego miesiąca. Po prostu jak przyjdzie wroga armia, mija miesiąc, to prowincja zostaje podbita. Za to posiadamy teraz fort jako budynek, który daje każdy level, każdy poziom fortu daje 2 do poziomu naszych fortyfikacji, powiedzmy, nie? Jako, że to jest nasza stolica, to mamy tutaj darmowy fort pierwszego poziomu plus zaczynamy z wybudowanym fortem. Czyli mamy w sumie fort level 3. Jest nowy
map mode, fourth level, jak widzicie. Pokazuje to również wszystkie strefy kontroli, ponieważ no, to jest nasza stolica, więc u nas strefy kontroli nie ma, ale już taka prowincja jak Landshut. No, generalnie chodzi o to, że fort dookoła siebie ma zasięg swojej kontroli. Jeżeli nie podbijemy fortu, a podbijemy jakieś prowincje dookoła tego fortu, to te prowincje automatycznie zostaną odbite przez ten fort. Także wojna jest o wiele bardziej dynamiczniejsza, ponieważ trzeba się skupiać na podbijaniu właśnie tych fortów, bo tylko za prowincje z fortami jest teraz war score. Za te prowincje, które nie mają żadnych fortyfikacji, nie dostajemy praktycznie żadnych punktów do naszej wojny. Okej, okay, jak tam nasi rywale? Tylko Brandenburgia. No to Brandenburgia. Aktualnie imperatorem jest Austria. Chciałbyś sojusz Austria? Pewnie byś chciał. Tylko najpierw bym się musieli z tobą ożenić, co? No dobra. Zawsze warto być sojusznikiem aktualnego. No, imperatora, ponieważ wtedy nie będzie on od nas żądał ziemi po podbiciu. I dajcie mi chwilę, bo muzyka jest trochę głośna jak dla mnie. O, powinno być trochę lepiej. Dobra, to kto jeszcze? Czechy nas lubią już od samego początku, więc weźmy, ale Austria... Czechy nie lubią Austrii, ale Austria nie lubi Czech. Dobra, no to weźmy pierwszy sojusz z Czechami. Królewski Mariusz z Austrią. Kogo wy nie lubicie? Nie lubicie Brandenburgii, to już jest... O, Czechy w ogóle mają interregnum. Ciekawe. Nas nie lubi tylko Brandenburg. Brunswick też nas nie lubi, więc może ustawmy Brunswick jako kolejnego rywala. Anhalt nas lubi i chyba bylibyśmy w stanie zwasalizować go, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Co jest potrzebne, żeby zamienić nasze państwo w Prusy? Administracyjna technologia, poziom 10. Musimy mieć Königsberg, Ermland i Gdańsk. Gdańsk, Königsberg i Ermland. Czyli teoretycznie musimy wchłonąć zakon krzyżacki, okej. Okay. No i musimy być protestanccy lub reformowani. Okej. Okay. Jakie mamy misje? Poprawić prestiż. Sojusz z Anhaltem. Okej. Okay. Zobaczymy, czy uda nam się go zwasalizować. O. Ile możemy mieć wojska? 10. Okej. Okay. Mamy 5 i 2. Dobra. No, nasze zarobki nie są najlepsze, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, Królewski Mariusz z Austrią, sojusz z Czechami. O, Anhalt, sojusz, już na dzień dobry, mamy misję wykonaną. Magdeburg, czy ciebie się da zwasalizować? Nie, minus 99, więc odpada. I Anhalt, czy jakbyśmy wzięli Królewski Mariusz, to czy ty byś chciał się zwasalizować? Tak. No to będziemy mieli swojego pierwszego wasala. Fajnie. W takim razie nasi dwaj dyplomaci... poprawmy stosunki z Austrią, żeby dostać sojusz. Ponieważ nie wystarczył Królewski Mariusz. Jesteśmy 42 na 42.
Czechy chcą królewski mariusz, spoko. Popraw stosunki z Czechami i popraw stosunki z Anhaltem. No i kogo by tu ustawić na naszego ostatniego rywala? Może Wurzburg? Tak. Wurzburg. Dobra. My powinniśmy dać radę z naszą ekonomią utrzymać te wojsko, które mamy. Tak. No jako, że nie jesteśmy w trakcie wojny, możemy przestać płacić naszym ludziom cokolwiek. Jak tam wygląda? Nasz król jest, powiedzmy, że nie jest najgorszy, chociaż wolałbym mieć jakieś punkty militarne. To nasz następca jest niewiele lepszy. Jest roczny, o Boże. Dobra. Z Czechami mamy sojusz, mamy królewski mariaż. Austria już chce sojusz, także wróć na moment z Austrii, weźmy z nimi sojusz. I wykorzystajmy teraz tego dyplomatę, żeby porozsyłać embarga. Czyli embargujemy Brandenburg, Brunswick i Würzburg. To nam daje punkty projekcji militarnej. Okay. I możesz wracać do Austrii, poprawiać stosunki. No, okej. Okay. Anhalt, czy ty masz jakieś kory albo klejmy? Jeszcze nie. No ale pewnie będziemy mogli użyć ciebie, żeby podbić Magdeburg. Czy ty masz jakichś sojuszników? Nie masz nikogo. Uuu, fajnie. A, popraw prestiż. Rywal rywala. Nuremberg. Co to jest? Kingdom of Italy and Empire. For years now, imperial authority over the Kingdom of Italy has been waning. Successive emperors have failed to impose the will on the Italian states, and large areas that are formerly parts of the empire have been lost to Venice and the Papal State, who reject the empire rights to them. Unless northern Italy is firmly brought back into the empire, the states may slip out of imperial control forever. Huh. No, czyli jeżeli imperator nie postara się, żeby cała północna Italia była pod... należała do... no, Cesarstwa Rzymskiego. Od 1490 do 1550. Wow. Ciekawe. Czyli w sumie zaprojektowali w końcu to, co się stało naprawdę, bo północna część Włoch opuściła Cesarstwo Rzymskie właśnie koło 1500 roku. Dzięki temu wydaje mi się, że o wiele łatwiej będzie teraz stworzyć Włochy. Kiedyś trzeba się było męczyć z podbiciem właśnie Savoy, Milanu, Genoły, Toskanii i tych wszystkich ludzi, którzy należeli do cesarstwa, ponieważ cesarz zawsze ich bronił. A teraz poczekasz się do 1490 czy któregoś tam i wszyscy oni nagle znikną z cesarstwa. Okej. Okay. Nuremberg. Gdzie ty jesteś? Nuremberg. No dobra. Rywal rywala. A,
Improve relations with Hesse. Zmieniła się nam misja. Kolejny diplomatic reputation. Ho. Hesse. No dobra. Weźmy sobie tą misję. Nie muszę mieć pauzy, jak biorę misję, dziękuję. Jedno co jest denerwujące, za każdym razem kiedy patrz, to resetują się ustawienia wiadomości. Więc ja zazwyczaj robię tak, że po każdym patchu po prostu daję all i zaznaczam wszystkie, żeby się tutaj pojawiały, widzicie. I w miarę tego, jak te wiadomości potem wyskakują, to wyłączam te, które uznaję, że nie muszę widzieć na bieżąco. A, jeszcze jedna zmiana, dosyć ważna. Jak widzicie, autorytet cesarza rośnie teraz każdego miesiąca. I widzicie, że dzięki temu, że ma... że spokój jest plus 0,1. Dzięki temu, że jest 7 wolnych miast, o tym za chwilę jest plus 0,7. I dzięki temu, że jest 55 członków, z czego 25 jest potrzebnych. Więc jest plus 0,24. Ale jest 16 prowincji, które należą do cesarstwa, ale nie są kontrolowane przez członków cesarstwa, przez to jest minus 0,16, czyli za każdą prowincję jest minus 0,1. Okej. Okay. W każdym razie zaznaczę wszystkie te, które dają nam bonusy. O, tu się coś pozmieniało, widzę. O, koszt budynków, koszt dyplomaci. Okej. Okay. O, wow. To daje cesarzowi plus 20 do jego income'u. Nieźle. I tutaj już zabroniony jest wojny wśród wewnątrz imperium, więc na razie tego nie zaznaczamy. Dopiero od tej decyzji już chcemy być my cesarzem. Bo w przeciwnym wypadku jest trudno potem zostać cesarzem. I Czechy są zadziwiająco blisko, żeby na nas głosować. Mielibyśmy dwa głosy, ponieważ my jesteśmy elektorem. Ciekawe. A, tak. Miałem powiedzieć o wolnych miastach. Widzicie? Elektorzy są zaznaczeni takim papierem. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7 elektorów i 7 wolnych miast. Wolnymi miastami są Friesland, Ravensburg, Memmingen, Nürnberg, Ulm, Frankfurt i Aachen. O, czyli Nürnberg jest wolnym miastem. Co to daje? Zmniejsza koszt ulepszania prowincji i efektywność handlu. Okej. Okay. Dobra. A, i oni są republiką. Okej. Okay. Ciekawe. No, zarobimy 2 dukaty, także jest okej. Okay. O, kasa. O! Kiedyś to był wybór pomiędzy kasą albo jednym z trzech doradców. Teraz jeszcze jest kasa lub prestiż. Prestiż jest o wiele ciężej teraz dostać. A pieniędzy mamy. Jestem skłonny wziąć prestiż. I chyba wezmę prestiż. O! Czechy ruszają. A tak w ogóle jest dużo nowych prowincji na mapie. Jak widzicie, Śląsk jest teraz zjednoczony od początku gry. Już nie jest rozbity na Racibórz, Opole, Głogów. Ciekawe, dalej mają Kory? Nie, nawet te państwa nawet teraz nie istnieją, tylko jest po prostu Śląsk.
Dalej jesteś chętny się zwasalizować? Tak. O! Czechy chcą pomocy z Brandenburgiem, Saksy-Lauenburgiem i Magdeburgiem, okej. Okay. I to jest wojna, którą Czechy zaczęły, dobra. Najpierw zacznijmy płacić naszym żołnierzom. Teraz zróbmy z naszego króla generała. O, 2-2-1-1, nieźle. Ruszmy się tu. Poczekajmy jeden miesiąc, żeby nasi żołnierze mieli jakiekolwiek morale. I teraz dołączamy do wojny. Czyli jesteśmy przeciwko Brandenburgowi, Magdeburgowi i Saksy-Lauenburgowi. Nie powinna być ciężka wojna. Podążajmy razem w kierunku Czech. O, dobra. O, jest nas na tyle dużo, że może się uda obronić tę walkę. Czechy źle zrobiły, że atakują tą prowincję z dwoma minusami, ale powinny się nam udać. Tyle posiłków przysłaliśmy. Okej. Okay. Idziemy do Potsdamu. Widzicie, że przy armiach pojawia się teraz taka kłódka. Oznacza to, że armia ta nie może już anulować ruchu do danej prowincji. To jest kolejna duża zmiana w tym DLC-ku, ponieważ nie ma w końcu tańca z komputerem. Niektórzy ludzie to lubili, ja nie bardzo. Wiem, że na pewno z przyzwyczajenia dalej będę chciał to robić i pewnie... O, widzicie? Ta prowincja nie ma fortu, więc tylko jak tu przyszliśmy, mamy od razu 100% szansy na to, że w następnym miesiącu ją podbijemy. O, zaznaczmy naszą armię i chciałbym, żeby ktoś jednak mi był tu ze mną. O ile Saksy-Lauenburgu się nie boję, to już tej armii w Altmarku tak. Ale mamy tutaj Czechy. Dobra, jako że wy podbijacie to, my się przejdziemy do Sternbergu. Niestety nie mamy żadnych claimów na Brandenburgu jeszcze, ponieważ poprawiamy relacje. Dlatego w tej wojnie raczej nic nie dostaniemy. A Czechy pewnie wezmą Berlin. Tak, kolejna zmiana. Teraz już można brać kapitol danego państwa w peace dealu. Nie trzeba okrążać go dookoła, żeby go w końcu wziąć. Nareszcie. Zajęło im to tylko parę lat, żeby do tego doszli. A, jak widzicie, nie ma też tego, że lider może negocjować dla nas. Teraz zawsze lider może negocjować w naszym imieniu. Dlatego trzeba uważać, ponieważ możemy stracić nasze prowincje, jeżeli nie będziemy uważać. A, dlaczego wy idziecie do mnie? Aha, bo ja mam tą głupią strzałkę, dobra. Dobra, zregenerujmy trochę mempołę. Dużo was tam. Dobra, wy chyba chcecie mi spuścić w pierdziel. Dobra. O, widzicie? Dobra, to idziemy tu. Potem tu. I potem tu. Czechy znowu atakują z dwoma minusami. Ale nas jest praktycznie dwa razy więcej. Czemu tracimy prawie 1000 ludzi? A, ponieważ mają generała z 4 szokiem. Nieźle. Fajnie. Mimo, że nas jest dwa razy więcej, to prawie przegramy tą bitwę. Albo ją nawet przegramy. Ledwo ją wygraliśmy. Matko Boska. Ten generał boli. O, patrzcie.
Czechy się ruszyły z tej prawy z Berlinu, więc automatycznie ten fort w Berlinie przejął naszą podbitą prowincję w Sternbergu. Dobra, ale ja nie chcę tracić za dużo pieniędzy, więc może nie opłacajmy naszych żołnierzy aż tak bardzo, kiedy oni odzyskują swoje siły. Boże, 3000 manpowera. No będzie ciekawie. Dostaliśmy trochę projekcji militarnej. Dzięki temu, że dołączyliśmy do wojny przeciw Brandenburgowi. Patrzcie, jak bardzo różni się wojna. Kiedyś, jeżeli byśmy byli Saksonia, Czechy, Würzburg, Anhalt przeciwko praktycznie tylko Brandenburgowi, to Brandenburg by nie miał szans. A w tym momencie widzicie, dają sobie radę nawet nieźle, z 9% tylko na naszą korzyść. Chcecie się bić, ale ja nie chcę się bić. Już dużo żołnierzy straciłem. No coś mi się wydaje, że bez mojej pomocy przegrasz tę bitwę. O, albo i... ledwo, ledwo. Znowu. O. Nie wiem, czy chcę, żeby to się wyświetlało. Jeżeli ta bitwa nie dotyczy moich jednostek. O, Francja jest kontrolerem kuli papieskiej. Fajnie. Ciągnie mnie, żeby wziąć podatki wojenne, ale 50 punktów militarnych, kiedy nasz król jest żałosny, jeżeli chodzi o punkty militarne, to drogo. Zwiększy szybkość trochę. Niech się ta wojna potoczy w jakimś kierunku. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Czechy, czy ty masz... Tak, Śląsk jest wasalem Czech. Okej, tą armię możemy chyba iść zniszczyć. O Boże, mamy 6 wyczerpania wojną. Patrzcie, wszyscy mamy, jakie mamy wyczerpanie wojną. Wojna jest o wiele bardziej wyniszczająca w tym DLC-ku. Auć, 6 wyczerpania wojną. Boże. Okej, będzie trochę przyzwyczajania się do nowych rzeczy. Mając takie wyczerpanie wojną, nie wiem, czy chcę dalej uczestniczyć w tej wojnie, będąc szczery. Przerzucamy base tax z Turingi do Saken. Czy zmniejszamy morale armii na 20 lat? Auć. Z Turingi do naszego kapitolu. Czyli domyślam się tak. Dobra. Pewnie byście ich chcieli zaatakować, co? Ale stracicie wtedy ten. Okej, Brandenburg się rusza. Dobra, to my sobie podbijemy tu prowincję. Ha, przegrali, lol. Dobra, to się wycofajmy, bo ich jest 2 razy więcej niż nas. Patrzcie, wojna już się toczy w drugą stronę. Czechy już mają 9 wyczerpaniem wojny. Wow, już mają ryzyko buntu. A teraz podbijają mój kapitol. Dobra, w takim razie trzeba zacząć płacić żołnierzom. Dobra, relacje z Austrią poprawione na maksa.
W takim razie... w takim razie co? Może sfabrykujmy claima jakiegoś? Albo zajmijmy się naszą misją, poprawieniem stosunków z Hesse. Dobra. Będziecie się bić, co spowoduje, że oni się ruszą, okej? Okay. No to nie było najmądrzejsze z twojej strony, Bohemia. Wiecie co, umówmy się, że będę używać tej nomenklatury angielskiej, ponieważ takie tłumaczenie wszystkiego na polski jest strasznie ciężko się do tego przyzwyczaić, zwłaszcza kiedy sam, jak sam gram, to wszystko czytam po angielsku. Znowu podbijają mój kapitał. Dobra, wy się pijecie tam. Czy my was złapiemy? Nie złapiemy. W takim razie za wami nie gonię nawet. Jak... no teraz oni atakują z przekroczeniem rzeki. Okej. W takim razie idźmy do Potsdamu. Potsdam podbity. Ruszyłem się stamtąd, zanim on doszedł do Berlina. No dobra. Będzie trochę przyzwyczajania się do tej nowej wojny. To na pewno. Wyjdzie. O, czyżbyście już nie mieli manpowera? Ciekawe. Ta armia liczyła 15 tysięcy ludzi. Dobra, to może ich zniszczymy. Wy dojdziecie 28, my 30. Dobra, dwa dni później. Nasza armia nie będzie na przodzie dzięki temu. I to powinno być squish? Nie. No patrzcie, nie straciliśmy żadnych żołnierzy. A. I Brandem. Nie. Wydawało mi się, że pokój wzięli. Ale patrzyłem na ten. A, tak, Anhalt wziął pokój. Dobra, no to witaj, mój nowy wasalu. Jak tam twój. Chęć bycia niezależnym? Nijaka. Okej. Okay. I kolejną nową rzeczą mamy interakcję z naszym wasalem. Możemy go zrobić pod fokus militarny, czyli narzucimy mu, żeby skupiał się tylko na punktach militarnych. Co w sumie takiemu Anhaltowi się chyba przyda. A nie, to jest to, okej. Okay. Dobra, nieważne. Jestem głupi. A co my tu mamy? Plactate Local Rules. Aha, czyli zmniejsza Liberty Desire, ale kosztuje nas 20 prestiżu. Embargo... o, możemy mu kazać nałożyć embargo na naszych rywali, ale będzie przez to 5% więcej Liberty Desire. Place relative on throne. Subject must have a regency. O, oh, wow. Ale to kosztuje 10 Liberty Desire. Force relative. W końcu możemy nawracać naszych wasali, ale podnosi to ich chęć niezależności o połowę. Nieźle. Scottage. Forces your vassal to pay an additional 50% of the income. But they will no longer be called to wars. Ciekawe. Czyli będą płacić więcej, ale nie będą wzywani do wojen. Ciekawe. Czyli jeżeli mamy jakiegoś wasala, na przykład taki Anhalt, jak już jesteśmy, nie wiem, wielkości Commonwealthu i nie chcemy, żeby te jego pojedyncze jednostki traciły dla nas warscore w jakiejś wojnie, to możemy go zrobić z cottage'em. Ciekawe. Dobra, kończysz tą wojnę, Czechy. Oldenburg wypowiedział wojnę Brunswickowi. Aha, no dobra. Oldenburg.
ci. Okej. Okay. Mamy wolnego dyplomatę, więc fabrykujemy sobie claima na Brunswigu. Ruszmy się stąd. Jakich ty masz sojuszników? Liège i Mecklenburg. Okej, okay, Mecklenburg. 2-2-2, 4-4-2, czyli nie będziesz mieć dużo żołnierzy. Plus ty jesteś w tym momencie podbijany przez Oldenburg. Ciekawe, czy to by nie był dobry moment, żeby wypowiedzieć mu wojnę. No, on ma tylko 9 tysięcy żołnierzy, a my 11 z naszym wasalem. I myślę, że wasal będzie suportywny, ponieważ on ma tylko 2 jednostki. O! Fajne. Dobra, ludzie, ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Common Sense wam się podoba. Mi się bardzo podoba. Gra... Czuję się w ogóle, jakbym grał w inną grę. Także dzięki za uwagę. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Saksonii. Na razie.